Pawle, porażka zawsze boli, ale w karnych chyba podwójnie. Zgodzisz się z tym? No zdecydowanie. Myślę, że gdybyśmy grali 11 na 11, ten wynik by był na pewno pozytywniejszy dla nas, bo prowadziliśmy już w drugiej połowie grę, stwarzaliśmy sobie sytuację i myślę, że ta czerwona kartka, dla mnie chyba raczej niezasłużona, troszeczkę zburza nasz plan taktyczny. No właśnie, o tą drugą połowę chciałem zapytać. Tam troszeczkę bardziej przycisnęliście. Nie kusiło, żeby jeszcze bardziej zaryzykować i uniknąć tej dogrywki? Na pewno tak, natomiast Lechia to jest bardzo dobra drużyna, która była dzisiaj bardzo dobrze zorganizowana w defensywie i ciężko nam było ją ugryźć. Natomiast, no ja tak jak mówię, gdyby Zdenek został na boisku, myślę, że inaczej by się to potoczyło. No właśnie, Lechia wyciągnęła wnioski, dzisiaj zagrała zupełnie inaczej, dużo uważniej w obronie i dużo bardziej też tak agresywnie, według mojej opinii. Zgodzę się, natomiast zagrali na pewno inaczej, z tego względu, że mieli bardzo szybkie skrzydła i czekali tylko i wyłącznie na nasz błąd, a tych błędów w pierwszej połowie popełniliśmy jak na Wisłę bardzo dużo. Pytałem Cię kilka miesięcy temu, jakie to uczucie, gdy po raz ostatni wchodzi się na murawę, to teraz zapytam, jakie to uczucie, gdy wchodzi się po raz pierwszy znowu i znowu się debiutuje. Zawsze z przyjemnością tutaj wracałem, nawet gdy odszedłem, także dla mnie to było coś wspaniałego, że mogłem ponownie wejść na murawę, tu na Reymonta i obym miał jeszcze wiele takich okazji w tym sezonie. Teraz zagracie z Koroną Kielce. Krótki jest czas pomiędzy tymi meczami. To dobrze, żeby właśnie zapomnieć o tych dwóch porażkach ostatnich? No krótki czas, na pewno spędzimy go to, żeby się przygotować do tego meczu jak najlepiej i przede wszystkim zregenerować siły, bo jednak 120 minut niektórym chłopakom nie pomogą. Natomiast mamy te 3 dni i myślę, że trener i sztab szkoleniowy doprowadzi zespół do na 100%, które będą potrzebne, żeby grać z Koroną Kielce.